Witamy w chicagowskim kwadransie. W dzisiejszym programie relacja z przyznania nagród telewizji 50. Chicago International Film Festival. Sergiusz Zgrzębski, witam i zapraszam. Oto chicagowski kwadrans. Sponsorem chicagowskiego kwadransu są domy książki D&Z. Najnowsze wydawnictwa, bestsellery, albumy, muzyka i filmy. To wszystko znajdziecie w domach książki D&Z 5507 West Belmont. W internecie domksiążki.com. Kaja Czytelniczka zaprasza. Witamy w chicagowskim kwadransie. Reżyser i operator kamery Krystian Matysek wyróżniony został podczas ceremonii przyznania nagród telewizyjnych 50. Chicago International Film Festival za film Sekrety Miłości. Qu'est-ce que c'est pour moi l'amour? Atul. For mutual understanding, then caring and sharing. Jest cierpieniem chyba jednak. A fidelidade. We share each other, you know. Самое большое несчастье – это твоя смерть, это твоя жизнь. Kanda nungram. Produkcja, nad którą autor pracował przez 8 lat, z czego dwa realizacji zdjęć, znalazła także uznanie festiwalu w Nowym Jorku. Dlatego, jak mówi reżyser, wyróżnienie w Chicago cieszy podwójnie. Dla mnie jest to bardzo ważne. Ważne wyróżnienie, ważne nagrody w Ameryce, bo film jest globalny, światowy. Akcja się dzieje od Papui przez Himalaje, Rosję, Polskę, Francję i jest to fajne, że właśnie, szczerze mówiąc, że w Ameryce ten film został zauważony. Mamy teraz bardzo romantyczny czas. Romantyczny. Jak informują przedstawiciele chicagowskiego festiwalu, co sprawia, że Sekrety Miłości zasługują na wyróżnienie, to oryginalna koncepcja oraz kunszt wykonania produkcji. Postać samego twórcy nie umknęła uwagi założyciela festiwalu, Michaela Kucy, który Matyskowi wróży światową karierę. On jest niesamowity, zrobił dwa duże filmy i są arcydziełami. On będzie kiedyś wielkim twórcą. Zgłoszenia do konkursu ocenia nie jedno, a wiele składów jury, w skład którego wchodzą profesjonaliści branży telewizyjnej, a także wykładowcy chicagowskich uczelni o profilu telewizyjnym czy niezależni producenci programów i reklam telewizyjnych. Jury, które oceniało zgłoszenie pana Matyska, złożone było z 7 jurorów, którzy uznali, że film doskonale jest zrobiony zarówno pod kątem pomysłu i podejścia do tematu, jak i aspektów wizualnych, montażu i całej kinematografii. Отпусти меня! Отстань, отпусти меня! Jestem pierwszy raz w Chicago i zachłysnąłem się w tym miastem. Ja to tak chodzę po ulicach i mówię, tam bym chciał kręcić. I w zasadzie widzę wszędzie kadry filmowe, ale no, jest tak jak jest. Kto wie, może akurat prezes tutaj bardzo, bardzo fajnie się odnosił. Wczoraj żeśmy się tutaj z prezesem festiwalu spotkali. Rozmawialiśmy, no ma pochodzenie, wiem, że z ojca Polaka, więc jest to też jakiś cień naszej polskości gdzieś tutaj na tym festiwalu. Także mówił o filmach fabularnych, które się też w polskich filmach fabularnych, które się tu pojawiają, że także no, ta Polska gdzieś tu istnieje dość wyraźnie w Chicago, muszę powiedzieć. Dziękujemy Ci serdecznie i samych sukcesów na przyszłość. Dziękuję bardzo. Nagrody telewizyjne jubileuszowego 50. Festiwalu Filmu Międzynarodowego to te za osiągnięcia artystyczne w aktorstwie. W tym roku laureatem jest aktor Jesse Spencer za rolę porucznika chicagowskiej straży pożarnej Matthew Casey w bijącym rekordy popularności Chicago Fire. The firefighting community, they are a community. That's what they are. They're a fantastic community. They give us everything that we have. We owe all our stories, the gelling of Firehouse 51 is all due to them.
Have you know that this show... Wiesz, że Chicago Fire jest bardzo popularny nawet w Polsce? Really? I did not. I did not know that. No, that's... Nie wiedziałem, jestem zaskoczony. Wiedziałem, że serial dobrze sobie radzi we Francji czy Australii, skąd pochodzę, ale nie sądziłem, że w Polsce też. W dzieciństwie miałem polskiego kolegę, więc pewnie teraz cieszy się, widząc mnie na ekranie. Czym dla ciebie jest ta nagroda i czego nauczyłeś się z tej roli o pracy strażaka w Chicago? Fighter. I think the award is fantastic. You know, I'm very honored to receive it. Nagroda jest wspaniała. Myślę, że to zasługa Departamentu Straży Pożarnej, który staramy się portretować i reprezentować godnie. Myślę, że strażacy to wspaniali ludzie. Ich wspólnota powitała nas z otwartymi rękoma. Nie ma dnia, w którym nie myślimy o tym, jak ciężko pracują, wiele ryzykują i jeszcze więcej dają od siebie. Sukces naszego serialu to ich zasługa. So we're indebted to them. Laureatką nagrody Commitment to Excellence jest Carol Mendelson, producent wykonawczy serialu CSI. Jak mówi pochodząca z Chicago Mendelson, co sprawia, że CSI stało się globalnym hitem, to fakt oddania, jakie każdy w ekipie wkłada w każdy odcinek. I tak od 14 lat. When we started CSI, we were working like 45 minutes out of LA in the middle. Gdy zaczynaliśmy CSI w studiu pośrodku nikąd, 45 minut jazdy z Los Angeles, nigdy nie przypuszczaliśmy, że serial stanie się globalnym sukcesem. Myślę, że jest coś w morderstwach i dochodzeniu do prawdy, co sprawia, że można o tym opowiadać tak dobrze w międzynarodowym języku telewizji. Mendelson jest jedną z wielu, dla których drzwiami do wielkiej kariery były małe domy produkcyjne wietrznego miasta. Jak mówi, Chicago na mapie przemysłu telewizyjnego znajduje się tuż za Los Angeles i Nowym Jorkiem. It's my home turf. I love Chicago. And... Kocham Chicago, tu stawiałam swoje pierwsze kroki i tu spędziłam znaczną część swojej kariery. Wspaniale być w domu. It's thrilling. Nagrody telewizji Festiwalu Filmów Międzynarodowych to także nagroda dla producenta reklam. W tym roku laureatami statuetki są Mark Andrew i Cliff Grant z domu produkcyjnego Story. Przy okazji publiczność festiwalu miała okazję obejrzeć krótką retrospekcję najlepszych reklam historii telewizji, jak ta zapowiadająca nowy model komputera Macintosh. Chicago słynie z doskonałych produkcji reklamowych, które powstały tu 50 lat i wcześniej. Bardzo dawno temu wspaniały artysta telewizyjny Leo Burnett powiedział do mnie: jeśli zamierzasz honorować film, musisz nagradzać też telewizję, a w szczególności reklamy, których tak wiele robi się w Chicago. A więc od tamtego czasu nagradzamy wspaniałe reklamy, a nasz festiwal rośnie z roku na rok. Mam wspaniałą ekipę, która kiedyś przejmie po mnie pałeczkę, a tymczasem zapraszam Państwa na festiwal w październiku. Nagrody telewizji to dopiero początek. Gala przyznania nagród telewizji 50. Chicago International Film Festival odbyła się 10 kwietnia w salach Radisson Blue Hotel w downtown Chicago. Galę poprowadzili dziennikarz telewizji CBS Jay Levine i Mary Ann Childers z NBC. Sponsorem chicagowskiego kwadransu są domy książki D&Z. Najnowsze wydawnictwa, bestsellery, albumy, muzyka i filmy. To wszystko znajdziecie w domach książki D&Z 5507 West Belmont. W internecie domksiążki.com. Kaja Czytelniczka zaprasza. W dzisiejszym programie to już wszystko. Kolejny chicagowski kwadrans, oczywiście za tydzień. Sergiusz Grzębski, do zobaczenia.